Przechodzimy do kolejnego zadania w sprawie rozdziału przypadku na zadania powierzone w 2014 roku w zakresie kadr remontowych przedszkoli, szkół podstawowych. Szanowni Państwo, zarząd dokonał podziału, Komisja Edukacji zaopiniowała swoją propozycję podziału. Jest załącznik. W załączniku wymienione zostały wszystkie wskazówki. Przynajmniej jedno zadanie jest w każdej placówce, tak jak tutaj Asia podpowiada. Staraliśmy się to powiedzieć jak najbardziej prawidłowo. Musimy, proszę Państwa, mieć na uwadze jedną rzecz, jak? Teraz sekundka uwagi, naprawdę. Jako, że zmieniają się te zasady budżetowania dzielnicy i 35% środków musi być przeznaczone na zadanie inwestycyjne, a w tak małych zadaniach też to jest zadanie inwestycyjne. Zadania inwestycyjne zazwyczaj wymagają większych środków. Jeżeli chcielibyśmy robić zadania inwestycyjne z tej puli, na pewno nie robilibyśmy ich we wszystkich placówkach, ponieważ budowa na przykład windy, która była sugerowana przynajmniej w dwóch placówkach, kosztuje około 90 tysięcy złotych. Takie zadanie realne. Zaproponowaliśmy podział, naszym zdaniem sprawiedliwy, tak żeby te środki trafiły, wszędzie nam wydaje się, że mogą być uczciwe. Trzeba mieć na uwadze jednak to, że podejmując tą uchwałę, i to jest na pewno minus tego dzisiejszego kroku, my mało środków przeznaczymy generalnie z tej puli pieniędzy na zadania inwestycyjne. Będzie to oznaczało prawdopodobnie, że do zadaniach remontowych będziemy mieli tych środków mało na płace remontowe, a więcej na inwestycyjne, czyli tak zwanych płacach drogowych. I tą informację chciałbym Państwu przekazać, żeby Państwo mieli nieświadomość. Możliwe, że jakieś zadania z tego będą korygowane, bo czasami zdarza się, że szkoły zrobiły jakieś zadania. Same zrobiły go wcześniej, ponieważ zostało wdrożone z pracy interwencyjną GEO, etc. Ewentualnie dyrektor sam zasługuje jakieś. Czy jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 15 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Na spodzie głosowało. 11 wstrzymało. Tak, to jest. Bo ja nie wiem, czy gimnazjum numer 12 jest w stanie za 28 tysięcy na całej dużej sali gimnastycznej wymienić. Jaka była gimnazjum? Są kwotami zaproponowanymi przez GEO, ewentualnie mikroskopijnie zmniejszonymi, bo po prostu jakbyśmy tego nie chcieli, to po prostu wystarczyłoby dla wszystkich. A dzisiaj zaraz może się dla wszystkich potrzeba. Ale te przecięcia były dosłownie mikroskopijne i ja myślę, że i tak będą środki dostawały po. Dobrze.